saber qué hacer y en qué lugar estoy viviendo. Cześć wszystkim. Wojtek Bielecki, blog Bielecki S. Dziś zapraszam Was na już 9. degustację z browarem zakładowym. Zgodnie z harmonogramem dziś wypada ciemne, tak więc wybór padł na czarne IPA, które dostało nazwę awarię zasilania. Jeżeli chodzi o to, co znajdziemy w butelce. Czarne IPA, piwo niepasteryzowane i niefiltrowane, ekstrakt 16, alkohol 6, składniki woda, słód, jęczmienny, chmiel, drożdże, przechowywać w chłodnym, zaciemnym miejscu, temperatura serwowania 9-12, producent browar zakładowy Bartłomiej Czarnomski, ulica Przemysłowa w Poniatowej. Jeżeli chodzi jeszcze o skład, tutaj sobie jeszcze skorzystam z podpowiedzi na stronie browaru. Słuchajcie, IBU 65, a chmiele to Columbus i Simcoe, a drożdże to US 05, bo ta informacja dokładnie nie była podana na stronie browaru. Słuchajcie, piłem to piwo w sumie zaraz po targach i było naprawdę intrygujące i bardzo zaskakujące. Tak więc otwieramy, sprawdzamy co w środku. Póki co nie chcę uciekać. Dobra, nie wychodzi z butelki, więc jest ok. Już czuć, słuchajcie, cytrusy. Zapomniałem Wam dodać kapselek firmowy. Już było czuć przy otwieraniu cytrusy. Bardzo fajny aromat cytrusowo-chmielowy, co wydaje się takim z pozoru nieoczywistym, jeżeli chodzi o ciemne piwo. Plan powinien być bardziej paloność, kawa, czekolada, tego typu nuty, a tu ewidentnie czuć właśnie tą chmielowość, tą cytrusowość, bardzo przyjemne, intensywne, kryjące wszystko to, co jest w tym piwie ciemne. Grapefruit, ananas, troszkę mango. Naprawdę bardzo, bardzo zaskakujące. Dobra, zobaczmy jak w szkle. Szkło firmowe. Piwo bardzo ciemne. Zobaczcie, jaka genialna piana. Niewiele tego piwa wlałem, ale jest bardzo gęsta, bardzo drobna. Aż żal uchylać, żeby to wszystko tego nie zniszczyć. Solidne, no 8 cm piany. Piana beżowa. Jak widzicie, się bardzo ładnie trzyma. Tutaj na górze widać, że jest bardzo drobna. Piwo w czasie nalewania widać, że jest ciemnobrunatne. Tutaj pod światło czarne, nieprzejrzyste. Bardzo, tak jak mówiłem na początku, intensywne, przyjemne nuty cytrusowe. W przeciwieństwie do tego, co powinno być, tak jak powiedziałem, oczywiste, czyli ta paloność, kawa, tego typu rzeczy. Taki naprawdę komuś dać to piwo, kto nie próbował takiego typu wynalazków, na pewno byłby zaskoczony, zwłaszcza gdyby mu je podać z zasłoniętymi oczami. Stwierdziłby, że na pewno jest to jakieś jasne, fajne, tropikalne piwo. A tu taki psikus, coś czarnego trzymam w rękach. A tu właśnie przeciwieństwo tych aromatów. Na języku czuć paloność. Taka trochę popiołowa. Czuć, jak delikatnie ściąga język. Bardzo duży kontrast w porównaniu do aromatów, które są. No to tym bardziej byłoby zaskakujące przy podaniu komuś, kto by się pierwszy raz stykał z takimi piwami w swoim życiu. Palona. Czarna kawa. Może gdzieś odrobina gorzkiej czekolady, ale tutaj w smaku przede wszystkim na pierwsze miejsce wysuwa się paloność. Mega, mega pozytywnie zaskakujące piwo. Duży kontrast. Kurczę, no ja będę na pewno czekał na kolejną warkę tego piwa. Mam jeszcze butelkę
pozwolę mu jeszcze postać trochę, może jeszcze bardziej się ułoży, będzie jeszcze przyjemniejsze. Akurat to jest pierwsza warka, ta, która się pojawiła na trzeciej edycji targów piw rzemieślniczych. Termin ma do 21 lutego, tak więc jeszcze, dzisiaj mamy trzeci, czwarty, tak więc jeszcze dobre dwa tygodnie, trzy oficjalnie może stać, ale obstawiam, że zdecydowanie dłużej może postać i solidnie nam ucieszyć kubki smakowe i nas. Naprawdę super pozytywne, mega zaskakujące piwo. Więc oczywiście na blogu www.bilecki.es zapraszam Was też do subskrypcji na różnych kanałach: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube oczywiście także. Więcej na blogu o piwie. Wasze zdrowie, do zobaczenia, cześć.